Ropa naftowa już drugi tydzień z rzędu kontynuuje dosyć spore spadki, które są przede wszystkim związane z zawirowaniami podażowymi. Arabia Saudyjska oraz inni producenci po ostatnim porozumieniu doprowadzają do podwyżki produkcji. W przypadku Arabii Saudyjskiej jest to powyżej 300 tysięcy baryłek ropy na dzień, co powoduje tak naprawdę dosyć duże zmiany na rynku. Dodatkowo warto wspomnieć o tym, że w poprzednich tygodniach doszło do wyraźnego spadku produkcji ropy w Libii. Również zatrzymano eksport ropy z tego kraju. Natomiast obecnie rząd poprzez działania wojskowe prowadzi do tego, aby tę produkcję przywrócić. W ostatnich tygodniach doszło m.in. w tym kraju do porwania pracowników z największego pola naftowego Sharara. Natomiast już obecnie przynajmniej połowa podaży z tego kraju została przywrócona. Te czynniki podażowe, czyli powrót ropy z Libii oraz wzrost produkcji z Arabii Saudyjskiej, powoduje dosyć sporą presję na cenach ropy naftowej. Warto również wspomnieć o tym, co ostatnio planuje Donald Trump oraz cała jego administracja wobec zbliżających się wyborów uzupełniających do Senatu. Planuje on uruchomić sprzedaż zapasów strategicznych od 5 do 30 milionów baryłek na dzień. W przypadku tej największej sprzedaży zapasów byłoby to tak naprawdę wzrost tygodniowych zapasów o około 7 do 8 milionów baryłek, co powinno spowodować spadek cen ropy na poziomie od 1 do 2 dolara na ropie nawet przez jeden tydzień. Wobec tego właśnie ta presja na ropie naftowej prawdopodobnie będzie utrzymana. W tym momencie cena ropy naftowej WTI oscyluje wokół poziomu 66 dolarów za baryłkę. Prawdopodobnie spadkowa presja zostanie utrzymana ze względu na czynniki podażowe, czyli możliwe dalszy wzrost produkcji ze strony Arabii Saudyjskiej czy Rosji. Natomiast kolejne tygodnie już po okresie wakacyjnym ta sezonowość powinna doprowadzić do odbicia cen.